obwodnica północna Kraśnika, 8,5 km bezpiecznej drogi, stała się faktem. Dla mieszkańców Kraśnika, dla mieszkańców województwa lubelskiego, dla wszystkich ludzi, którzy chcą tutaj, w tej części Lubelszczyzny inwestować i prowadzić działalność gospodarczą. Jest to konieczny element do tego, by ta droga służyła wszystkim mieszkańcom Kraśnika, wszystkim mieszkańcom Lubelszczyzny i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy będą się tą drogą, mam nadzieję, bezpiecznie poruszać.